Siema, mordy, jak mnie tu dawno nie było. Papa J. Jason, z jedynym jabłkiem, jakie powstało z jabłoni. Na ten moment, patrzcie, to jest moja jabłonka, która sobie rośnie w doniczce. A ja chciałem wam pokazać to oto właśnie, ten system. Taki system nie system, bo Bluma to jest firma, która robi zajebiste rzeczy do podlewania, nie? Pamiętacie te marchewy? Ceramiczne. Ja mam takie systemy, gdzieś podłączasz pod kurka wodna, pod wiadro i idzie wężykami i ci podlewa. Nie wiem, pewnie widzieliście to kiedyś. No to tu jest coś nowszego, co wymyślili chłopaki z Blumat, chłopaki i dziewczyny. Easy się nazywa i jest naprawdę easy as fuck. Chyba nie można mieć nic bardziej easy, motherfucka. I robić coś takiego, nie? Podłączasz butelkę. Proszę bardzo, tu na dole jest ten, ta marchewa, wrzucasz ją w butelkę, tutaj do góry robisz dziurkę, żeby się nie robiła próżnia. Ja zrobiłem akurat krzyżyk, bo wiem, że to zadziała. I się powoli podlewa. 2, 3, 4 dni. Wszystko zależy od tego, jak dużo wasz kwiat pije, nie? Bo to wszystko zależy tak naprawdę od tego. Ja miałem tu problem, bo mi się za szybko osuszała ta doniczka. Ona też się za ciepła robi, bo jest ciepła, bo jest czarna i stoi na słońcu i jakby, jak rozumiem, korzenie tego nie lubią. Tak mi się przynajmniej wydaje, te listki tak, nie wiem, tu się jakiś wykręca, tu jakiś taki biały się robi, więc zakładam, że tu o to chodzi. No ale jabłuszko jest takie wielkie. Pierwszy rok bym posadziłem. Na następny rok dam do większej doniczki, 66 litrów. I nie wiem, potem mam pomysł, żeby dać je do setki normalnie i do tej takiej materiałowej już wtedy, nie? Ale póki co, to jest odcinek o Blumat, marchewach, parze, to tak się to robi, proszę bardzo. Tu macie to pokazane, na outdoor czy coś, jak nie wkopujecie swoich drzewek. Idealna sprawa, naprawdę. Działa, podlewa i nie musicie codziennie chodzić, wiecie, jak jest ciepło, tak jak teraz to lato było mega ciepło niektóre dni, no to tam trzeba codziennie łazić, latać z tymi butelkami i ten. No wiadomo, że lepiej jak wkopiesz w ziemię, no bo to wtedy sobie roślinka poradzi, a tak jak masz w doniczkach, to no sobie nie poradzi, nie? Ale ten, ale jak nie wkopaliście w ziemię, tylko macie w doniczkach, zawiecha, to ten, to jak nie wkopaliście w ziemię, tylko macie w doniczkach, to będzie zajebista sprawa i zajebiście z tego związanie dla was. Blumat. Pamiętajcie, że najlepszy sklep growshop w Polsce to domowouprawa.pl. Nie ma lepszego sklepu. Co my tu jeszcze mamy? Poziomki. Aczkolwiek trochę zaniedbane. Pomidorki były przepyszne. I tu jest seleń. Tylko czy ten seleń jest jeszcze gotowy? Czy pietruszka? Nie, chyba seleń. No chyba jeszcze nie jest gotowy. Muszę go w ogóle podlać za chwilę. Dawno mnie tu nie było, ale właśnie mam tego Blumata do mojej jabłoni i postanowiłem się z wami nim podzielić. Dobra opcja. Naprawdę konkretny produkt. Polecam wszystkim, tak jak polecam sklep domowouprawa.com. Jest jeden z lepszych, najlepszy sklep. Jeden z lepszych sklepów w Europie, a najlepszy sklep w Polsce. Nie ma żadnego w ogóle pierdolenia. No, dobrze, trzymajcie się, yo, yo, yo.